Zapraszam Was na Polish Card Show. Ale dobra, zaczynając od samego początku. Przyjechaliśmy do Wrocławia dzień wcześniej, aby na pewno wyrobić się na Polish Card Show, który zaczynał się bardzo wcześnie. A ja byłem tak przygotowany na ten event, że jeszcze w pokoju hotelowym ogarniałem swoją kolekcję. Wszystkie karty, może nie wszystkie, ale te karty, które mogę tradeować, mogę wymieniać i sprzedawać, wyciągam z głównego albumu, jedynego, który miałem, do tego albumu tutaj. I ten będzie głównym albumem, który będzie mieć moje karty do tradowania. A tutaj zostaną perełki, które raczej sobie zostawię. I tutaj sprzęt i jakieś dodatkowe gadżety. Event odbywał się na Wyspie Słodowej, w budynku Concordian Design Wrocław. Concordia. Ogólnie bardzo elegancki budynek obok centrum miasta. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się o 11, ale my oraz wystawcy mogliśmy już być na miejscu o 9, aby się przygotować i rozstawić wszystko, co nam potrzebne. Witam Was. Troszkę odszedłem od samego eventu. Jesteśmy troszkę wcześniej. Jest 10:14, więc jeszcze oficjalny event nie zaczął się. Teraz przyszły osoby, które kupiły te droższe bilety, żeby móc się rozstawić w tym pomieszczeniu, który tam jest. Widzieliście, jak to tam wygląda. Póki co to jeszcze tam nie ma wszystkich ludzi, a już wygląda mega ciekawie. Będzie trzeba to wszystko przejrzeć. Jaki jest cel na dziś? Na pewno dorwać jakąś cudną perełkę. Tylko że z tym trzeba dość szybko, bo zakładam, że już pod koniec dnia może być trochę mniej tych perełek ciekawych, więc lepiej się z tym śpieszyć. Tak, siedzę na podłodze, ale to tylko dlatego, że nie potrafię dobrze ustawić kadrów. Tutaj jest masa siedzeń. Tu jest siedzenie, tu jest siedzenie, tu jest siedzenie, tu jest za mną siedzenie. A ja siedzę na podłodze, no jak debil. Ja dostałem plakietkę. Skąd pierwszy event, na którym jestem jakimś oficjalnym gościem. Swag, co? Ale wszystko po to, żeby pokazać Wam co i jak. Chodźcie do środka. No to w drogę. Tak w ogóle pogoda wrocławska. Cudowna. Halo, halo, czy mnie słychać? Chyba mnie słychać. Jest już trochę ludzi w samym obiekcie, więc jest dość głośno. Mam nadzieję, że pod tym względem nie będzie to bardzo przeszkadzać. Nawet już jest Dominik, dlatego zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jego stanowisko z Grom, bo jest gym liderem. Po kolei. Dzień dobry. Nawet o wrażenie to teraz nie mam jak zapytać. Tak. Jak przygotowanie, jak? Na wrażenie jeszcze za wcześnie, bo zaczynamy za 40 minut, ale przygotowania trwają, ludzie się rozstawiają. Już widziałem base set, naprawdę Jungle First Edition, więc chyba będzie grubo. Stanowisko, Dominik. Czy idziesz zagrać? Dobra. Jak wygrasz, to zgarniesz slama. Dobra, jedno pokażę. Na stanowisku Dominika każdy uczestnik eventu może podjąć wyzwanie pokonania go w karciance. Za wygraną otrzymuje nagrodę. To pokaż. Mam ciekawostkę. Ten kod to jest niewpisany kod na Champions Festivale do live'a, a Champions Festivali w live'ie nie da się skraftować. Gadnij, ile chodzi najtańszy taki kod na Card Markecie? Ile? Zastrzelaj. 10 euro. Euro? 10 euro chodzi, tak, ale zużyty. Co? Ktoś tak. Zużyty był droższy. No coś takiego, 10, co? 15. Zużyty był 70. Nie. A nie zużyty? 100, 150 euro. Za kod do gry. I ja go mam niezużytego i sobie tak trzymam go tyłem. Stąd, no ale to ogólnie tutaj cała ta strona jest w bogatości. No, dziękuję. O, to nie chyba tutaj co druga. Takie. Na nasze szkolity. Kurde, nie no, ale wziąłeś największą śmietankę swoich kart. No, nie ukrywam, że tak, chociaż nie do końca. Zainteresował się! W końcu to za kolekcjoner.
ja mam niezużyty kod. Wiesz, ile stoi na kartmarkecie? 150 euro. Ile? A skąd masz tyle tych promów? No bo byłem na Mistrzostwach Świata. Nie, tam się dostaje po prostu taki zestaw z każdym językiem. Jak widzisz, nie ma tutaj japońskiej, bo ja japońską wymieniłem sobie z angielską z Japończykiem. Czyli to są gotowe talie? Nie, tu jest. No chodzi o to, że... moje, ale można przyjść grać swoją. Tak? Tak. Ale jakby ktoś nie miał, tutaj są dwie moje takie zwykłe i tam są trzy jeszcze z Battle Academy. Nie no, pokaż, jestem bardzo ciekaw, co złożyłeś na taką okazję. Tu jest Guardi X. To jest w pełni kompetytywny. Tak. Widać, że to gracz, a nie kolekcjoner. Zobaczymy tutaj... co daje przeciwnikowi. Znaczy to można sobie wybrać, tu jest Gudra, Listar w wersji Lost Zone boxowej, no klasyka gatunku bym powiedział. To fajnie jest tutaj, nie? Dla... Tak. O, do nauki... Ej, to się bardzo dobrze przygotowałeś. Już na takie rzeczy byłem już dawno przygotowany, także... I tu jest indeks Eevee. I tak, no i to są dane z Battle Academy po prostu. Ej, to potężnie. Widać, że tutaj pro gracz, który promuje gry w karty Pokémon od lat dla wszystkich. Tymi kartami da się coś robić jeszcze z zamykaniem plastiku. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem eventu chciałem pokazać wam wszystkie kolekcje i stoiska, jakie się wystawiały. Szczególnie, że tak jak mówiłem wcześniej, w wcześniejszym materiale, poza kartami Pokémon były tam też inne karty kolekcjonerskie. W sumie głównie były sportowe. Dlatego skorzystałem z sytuacji, aby troszeczkę więcej się o nich dowiedzieć. Zapraszam. Dobrze rozumiem, że te karty, które są tutaj, są tymi najdroższymi? Tutaj są najciekawsze. A z tych wszystkich, która jest taką najdroższą albo najdroższą? Stefan Curry. Ile mi... Nie 5000. 5000. Wow. A bo one są z podpisami. Tak jest. Są z podpisami, są limitowane. Na przykład ten Stefan jest tylko 15 sztuk tej karty. Masz... 15 sztuk to jest naprawdę mało. Typ chyba rzutu? To akurat jest po prostu akcja. Bardzo dużo jest podobnych serii. To jest na przykład karta piłkarska Prizm, ale ogólnie Panini, to jest taki największa firma, która tworzy te karty. Aha. I po prostu różne serie są w różnych sportach, że Prizm może być zarówno w kartach piłkarskich, jak i koszykarskich, jak i Formuły 1. A, tak to działa. I po prostu, nawet w ręce mam kartę Prizm, tylko z innego roku. Każdy rok ma tak jakby swój wzorzec, który jest kopiowany każdym sportem. To jest takie piękne. To jest kawałek koszulki, to jest kawałek piłki, tam jest kawałek kija. To jest w ogóle srebro, 1 ounce, to nie wiem. Spokojnie, ja też nie wiem. A jaką masz najdroższą kartę kolekcji? Albo taką mniej więcej, najdroższą coś kojarzysz? Wydaje mi się, że najdroższa karta, która tu jest, to albo Bam Adebayo, albo Tyler Hero, albo Alonso Mourning, albo ten Bam. A to mniej więcej, no to jest już kilka tysięcy złotych, bo to jest one of one, czyli jedyna karta w całej... Galaktyce. W całej galaktyce, tak. To jest... Naprawdę? Tak, to jest limit one of one. O, czyli one... Co? Z bardzo ogromne, limitowane karty. Są ciekawe karty, są fragmenty z koszulki Bama z jego nazwiskiem. No każda jest tak naprawdę one of one'em, bo to jest poszczególne literki. Bardzo ciężko jest zdobyć ciekawe rzeczy. Takie osobistości odwiedziły. Czyli tak, sorry, już coś nie Boga bym nauczyła. Tak nie można, tak. To jest nie, tak, nienawiści. Tutaj zgrejdowane też karty widzę, tak. I to już takich nie będzie nigdy. To jest mój na chwilę obecną karta, której nie chcę sprzedać, ale przyniosę. I jest to najdroższa karta? Najdroższa karta ze wszystkich, które są grejdowane, nie tutaj. Tutaj bym sobie ją miał na 300 zł, ale nie oddam. I tutaj bardziej niż karty to zapakowane produkty. Odchodzę od angielskich dodatków, bo w Polsce jest zbyt dużo produktów w ogóle angielskich. I po prostu nie będę się pchał dalej z produktami, które każdy ma. Tylko po prostu chcę bardziej niszowe produkty iść, gdzie po prostu potrafię jakby dostarczyć każdemu klientowi w miarę możliwych cenach najniższe ceny. No japońskich produktów dużo na rynku nie ma, a na pewno nie po jakichś sensownych kwotach. No i zawsze trzeba czekać długo. Tej wszystkich właśnie z kart Cybera są chyba najdroższe. Te, które przecież kosztują powyżej 50 zł. Japońskie. Są, tu są japońskie, tu są angielskie, tu są japońskie, promocyjne i też takie, które są takie 15 zł, 10 zł.
i to są japońskie też takie tańsze. Podział zrobiłem tak, że jeżeli jest... Ktoś zainteresowany konkretnym produktem, to wie gdzie szukać. Tak jest. Jeżeli po prostu chce droższe, to te dwa boksy, angielskie, japońskie, tańsze. Tutaj wesprzyj kanał, wesprzyj sklep. Let's go try. Let's go try. Zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś nie znał, chociaż nie sądzę, na sklep czy na kanał. Wystarczy. Oglądać się, zbierać. Wystarczy. Mamy i piłkarskie karcioszki. Oj, też są ceny. Jest PSA-ka 10. Czy są tak, tutaj zgrejdowane karty? Tak, i to jest limitowane do 40 i 10 jest tylko jedna. Tutaj są legendy polskiej koszykówki i moment z podpisania autografu. Moment autograf, nie? Kiedy podpisali. Są te nasze. I one tutaj, te karty są tam. Legendy. No i cała reprezentacja Polski w koszykówce z Chin, gdzie zdobyli 8 miejsce na Mistrzostwach Świata w Chinach. Jest podpisywała. Moment... Tak, tak. To jest moment autograf i tam są wszystkie karty z kawałkiem koszulki, którą otrzymaliśmy od Olka Balcerowskiego jako gadżet do kart z tych meczy i z tej reprezentacji. I są tutaj typy tylko kart? No jest Szewczyk, jest Młynarski, jest Adam Wójcik, ale stemp autograf, bo niestety świętej pamięci, Łukasz Koszarek, Filip Dylewicz, Łopatka, Maciek Zieliński, Trybański z NBA przecież, Lampę z NBA, Marcin Gordat. No są wszyscy ci nasi legendarni koszykarze. A w całej kolekcji macie jakąś najdroższą albo tak, najrzadszą kartę? Nie najrzadsza. Najdroższa? Najdroższa może, bo w NBA będzie może numer jeden draftu teraz. Będzie znaczącą postacią. A taka wycena średnia? Coś? Trudno powiedzieć. To jest wszystko na cel charytatywny. Kto ile da? Oczywiście mam jakieś autografy na przykład od 100 zł, nie? Żeby to nie było takie, że 10 zł. Bo to trzeba rzucać jakąś cenę minimalną. Cenę, żeby to było warte. Ale ceny tutaj są, kto ile da od serca, to tyle idzie na puszki dla Madzi albo na konto, które jest wskazane. Także nie mamy ceny. Mamy to sprzedać i oto w tym chodzi. W razie czego tutaj tak, cały dochód z tych kart? 100% przeznaczony jest dla Madzi zespołem Down. A w razie czego można gdzieś znaleźć? W jakimś innym miejscu w internecie? Tak, możemy, jest na Facebooku profil Home Collection Jakubina. Home Collection Jakubina. Tak, na naszym profilu Facebooku. I w tamtym miejscu będzie można znaleźć takie... Tak, na każdej karcie jest nasz emblemat, że jest to właśnie w naszej produkcji karty. W międzyczasie wybiła godzina 11 i zaczęto wpuszczać resztę uczestników. Przy wejściu dostawało się opaskę oraz pakiet powitalny, goodiesy. A co dokładnie w nim jest, pokażę na końcu materiału razem z kartami, które udało mi się kupić, wymienić albo zdobyć. Ale to na końcu materiału, więc musicie być cierpliwi. Witam, witam. Udało się na 11. A, czyli już rozdają goodpaki. Zobaczcie, kogo również udało mi się spotkać na evencie. Najdroższa karta, jaką masz aktualnie tutaj? Aktualnie tutaj jest, nie wiem, czy to nie jest Vaporeon EX Polestar. Mam też bardzo fajną palkę. Wziąłem tak po prostu trochę różnych kart. Te, co wróciły do mnie z PSA-ki, Card Market Grading. Tylko nie wiem jeszcze, po ile je wycenić, więc do negocjacji jest wszystko. Troszeczkę zaokrąglałem w górę ceny, ale można negocjować i myślę, że się... jakoś dogadamy. Okej, czyli tutaj są perełki w tej wystawie. Angielskie. Masz najwięcej póki co chyba ze zgrejdowanymi kartami. Tak. To ja wziąłem tylko część. To się blisie, to pięknie błyszczy. W tej perspektywy piękne ujęcie tego jest. Czy na świecie zgrejdowany w tym muzyku. A jeszcze dodatkowo są tutaj cała kolekcja puszaczków. Tak samo. Zestawy Diamond Pearl, tutaj trochę sealed, great, ale też są pojedyncze zwykłe. Tutaj Gem pięknie się prezentuje jako prezenter w pięknym stylu, szefo całego tutaj przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o Pokegema, był on prowadzącym, hostował całą imprezę i na tyle ile mógł starał się zabawiać ludzi na miejscu. Chociaż w tym aspekcie pojawiły się pewne problemy, ale to zobaczycie później na materiale. Dodatkowo doglądał wszystkiego i pomagał w tej części organizacyjnej. A aktualnie? No zrobiło się tłumnie. Tak jak mówiłem, było cicho, było spokojnie teraz. Możecie mnie nawet bardzo gorzej słyszeć, mam nadzieję, że to nie problem, ale tak to wygląda aktualnie. Tak, tutaj muszę was bardzo przeprosić, bo dźwięk w tym materiale nie jest zbyt dobry, ale tak jak mogliście to już usłyszeć, nie spodziewałem się na tym evencie takich tłumów i niezbyt dobrze przygotowałem się sprzętowo na tą sytuację. No nie, ktoś czapkę zgubił.
Tutaj na stanowisku growym też się widać robi tłumnie. Jest już kolejeczka do gry, więc zobaczymy, czy uda mi się załapać. Nie miałem włączonego mikrofonu, kiedy to mówiliśmy, więc teraz po prostu szybka sprawa. Damianowi udało się pokonać Dominika. Jak widzieliście, tamten meczyk, który grali, to był chyba pierwszy w ogóle Dominika, który grał. Tak, pierwszy mecz Dominika ze mną i ze mną w życiu w ogóle pierwszy mecz z Dominika. A, no tak. W sumie tak. Ja też z nim nie grałem nigdy. Udało się, jestem szczęśliwy. Gudra Vistar pokonała Gardevoirkę. Widzicie, jak jest. I teraz masz pierwszą. Chciałeś kupić zgrejdowaną kartę? Mam. I teraz masz na pamiątkę i to wywalczoną, za darmo. Zaoszczędziłem troszeczkę hajsu. Jestem mega szczęśliwy. Lecę zobaczyć, co się dzieje dalej. O, jest karty z Fortnite. Nie, to są naklejki. Ale to się normalnie kupuje w sklepie? Dlatego już nie kupuję. Znaczy ostatnio było na Panini w promocji, bo to jest seria pierwsza, nie? A. Są karty, na przykład jedna naklejka potrafi kosztować kilkaset złotych, ale ja jej nie mam. A tu na przykład Invisibles. Ja w ogóle lubię takie właśnie, wiesz, takie serie, bo to jest mój album powtórkowy, nie? Ale też na przykład ostatnio wyszła seria z od Panini Marvel. A Marvelowska, no i ona ma tylko 270 kart, ale też nie jest łatwa do zebrania, nie? Czasu są jeszcze, polo. Od czasu do czasu dostawałem od Panini przesyłki, nie? Więc nie było głupio tak naprawdę sprzedawać jakoś te karty, bo też większość z nich dostałem, nie? Dlatego ja mam na kanale taki miszmasz, że mam te 16 tysięcy subskrypcji, to jest dużo. To jest bardzo dużo. O, od razu, proszę bardzo, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Ta karty to jest wszystko takie poboczne, wiesz, jak taka zapomniana pasja z dzieciństwa. O, te karty są, powiem ci szczerze, bardzo fajne. Są legendy, nie? Puszkaś, co tam jeszcze jest? Jurgen. Album z minionkami! Kurde, ale tu jest różnorodność. Wszystkiego, są minionki. I to są naklejki, czy...? Nie, to są karty. Karty. Z takich zaszczętek na przykład, gdzie trafić kartę z podpisem na przykład Ronaldo, nie? No bo ona wtedy jest warta kilka tysięcy, tak? Ale żeby trafić taki podpis... A to? Co to są za neguski? To, wiesz co, to są te bańki w stajni. To jest takie fajna zabawka dla kota, wiesz, jak masz. A, czyli to jest bardziej jako gadżecik. No, ale to jest cała seria, wiesz, wystawiona z Mistrzostw Świata. To piłkarze. Ciężka seria, bo bardzo dużo powtórek wypada z saszetek, więc... Całe to stanowisko było zalane vintage kartami z samego początku karcianki. Nie będę ukrywał, że ta kolekcja zrobiła na mnie oraz na wielu innych uczestnikach ogromne wrażenie. Szybki wywiad. Chciałem się dowiedzieć o przede wszystkim najrzadszej karcie, albo najdroższej karcie w tej kolekcji, którą tutaj jest, bo widzę, że mamy tutaj naprawdę wielkiego fana vintage kart i to naprawdę potężnego. Powiem panu tak, najdroższa leży w domu. No, to się domyśla. Ale no tu najbardziej wartościowe, no zdecydowanie Snorlax, zdecydowanie Dark Charizard. Tu mówimy o kwotach w wysokości? Dark Charizard przy tej ocenie 10 tysięcy w górę. Wysoko cenione są w granicach 5 tysięcy, no bo tu mamy z base setu Świętą Trójcę. Znaczy generalnie założenie moje było takie, żeby kolekcjonować tylko First Edition i tylko base set. Pojawiły się jakieś inne karty, pojawiło się trochę kart japońskich, ale to czysty przypadek. A najdroższa karta z kolekcji, bo teraz jestem zaintrygowany. Co tam w domu się kryje? Charizard z base setu. To są takie karty. Okej, potężnie. To dziękuję. Ale wiadomo, to są jeszcze droższe karty, ale to jest... Ja nie mam na imię Logan, Paul. Przyszedł ten moment, w którym nareszcie mogłem się troszkę powymieniać. Niestety kosztem pewnych wywiadów, dlatego tutaj również muszę przeprosić, jeśli nie zrobiłem wywiadu z jakimś stanowiskiem, który był na evencie, a na pewno taki był, to przepraszam bardzo, po prostu nie wyrobiłem się z tym, żeby podejść do wszystkich stanowisk, zrobić wszystkie wywiady. Więc teraz udało mi się dorwać chwilę, więc zaraz zobaczymy, co to jest, może uda się jakąś fajną karciochę wyłapać. O, jeszcze tutaj. I jakie były efekty tej wymianki? Pierwsza zdobycz w tym oto evencie. New, Rotonik, żeby dorównać do ceny, ale przede wszystkim brakujący Eternatus i Arceus. Tutaj za takie piękne karcioszki. Bardzo dziękuję. Bo innej nie mam. Chwilę po tym zajściu spotkałem masę widzów. Dlatego znaleźliśmy trochę wolnej przestrzeni i rozpoczęliśmy batalię wymian. Tutaj
trejdzik za pięknego Jacku z Zaptosem, za Rayquaze, Metagrossa, no i dopłata, no bo wiadomo jak to jest. Więc proszę bardzo i tutaj sobie było prawą ręką. Dziękuję. W ogóle zobaczcie kogo spotkałem. Imiennik, kurde, wspaniale, że się widzimy na takim evencie. Wcześniej na Prilisie przed... Brilliant Star. Tak, Brilliant Star, to było przed OTP. Specjalne. I od razu się? Tak, o, jest nawet dowód, że było się. I tutaj tradzik poszedł potężny, oddaję swojego jednego Slipstone'a i Mew za wreszcie Comfy, którą tak długo szukałem i Arkę Usa Vista. Dziękuję ślicznie. No i mała dopłatka. Dużo się działo, mamy już 14 i przez najbliższe 2 godziny dużo się tradowałem, bo złapałem jakieś tam miejsce i dużo osób przychodziło po prostu ze swoimi albumami. Dużo widzów, dlatego bardzo mi było miło, jeśli tam byliście i przyszliście tam, zbiliście piątkę, mogłem dawać podpis albo się właśnie wymienić jakąś fajną kartą. Och, powiem wam, jestem już zmęczony, ale to ciągłe przeszukanie w kartmarkecie, cen, wymianek i tak dalej, po prostu to jest męczące, dlatego teraz chwilę sobie odpoczywam, żeby zaraz wrócić, bo jeszcze nie miałem okazji przejrzeć wszystkich stoisk pod względem kart, które tam są. Widzicie. Chcesz być na? Też? No. Zapraszam. Dzień dobry. Pozdrawiasz kogoś? Chciałbym pozdrowić wszystkich moich bliskich i ze szkoły, chociaż trochę się nie układa, bo się przeniosłem. O, niech ci się wodzi w nowej szkole, w nowym otoczeniu. Teraz chwilę odpoczywamy i zaraz wracamy dalej szukać jakichś perełek. Dlatego jeszcze zobaczymy jak inni, jak sobie Dominik radzi i inni, bo wiem, że też są oblegani. Wiem, że dużo roboty jest tutaj. Ja jeszcze spróbuję dorwać przypinkę od Hikomikosa, bo wiem, że ma, a przypinki mnie bardzo interesują. Dobra, więc lecimy. Będę teraz latał i się pytał, jak wrażenia po już takim długim czasie. Wcześniej grałeś, więc nie miałeś czasu przejrzeć, a teraz? Ale jak przejrzałem teraz, kurde, robi wrażenie. Dużo, dużo jest stanowisk. Przede wszystkim najwięcej ile czasu spędziłem to stanowisko z wymianami. Tak? Powymieniałem się bardzo dużo. Tam gdzie siedziałeś, stolik na wprost ciebie, były stoliki do trade'u, tylko i wyłącznie. Więc ludzie przychodzili, rozstawiali się z własnymi albumami. Tak, i mogłeś sobie latać, po prostu coś tam patrzeć. Blastoise'a, Radianta na przykład. Gardevoir'kę, Trainer Galery. Pidgeota, base set w idealnym stanie. Za 6 dych kupiłem. Kurde, myślałem, że ten event ma być co roku. Szczerze, wolałbym, żeby był częściej troszeczkę. W sensie, tak, no raz na pół roku przykładowo. I to, żeby nie było tak rozlokowane tylko i wyłącznie tu, we Wrocławiu, ale ogólnie po krajach, tak. A tutaj daję podpis na karcie. Tak, daję ten fragment z czystej próżności. No i też na pamiątkę. Bo ogólnie bardzo wam dziękuję, że byliście. A przede wszystkim, że podbijaliście do mnie zbić piątkę, poprosić o autograf czy zdjęcie. To było naprawdę cudowne i bardzo, bardzo to doceniam. To od razu chciałem się zapytać, tutaj widzę, trafiła się, tutaj wspaniała dwójka, możecie się przedstawić? Adam. Ola. Chciałem się was po prostu zapytać o wrażenia. Wy jesteście od kiedy? Od początku samego. O. Ale jest mega spoko. Fajnie jest. Szczerze myślałem, że będzie nudny. A udało wam się coś ciekawego znaleźć, wytradować? Jaki był wasz cel? Tak. Udało mi się wytradować całego boksa, Hikomikosa, no i tam trochę pieniędzy z kredytu. W tamtym momencie dostałem od organizatorów karty do rozdania innym uczestnikom tego wydarzenia. Dlatego postanowiłem, że w zamian za podzielenie się opinią na temat wydarzenia, ja obdaruję taką osobę jedną z karcioszek. To teraz ja tutaj przekazuję w twoje ręce, proszę bardzo, dla ciebie. To jest tak z okazji eventu, mam trochę kart do rozdania, więc... Jedna ląduje do twoich rąk. Proszę bardzo. I miłej zabawy. No szczerze, fajne wydarzenie. Zdziwiłem się, że sala jest taka mała, ale dużo udało się tutaj zrobić. Tak, bo jaki był twój cel? Miałeś jakiś cel na ten event? Po prostu pozbierać kilka kart do deku i po prostu zobaczyć jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej się powymieniać i się udało. Udało się? Tak, dużo dałem, wymieniłem się, zdobyłem. Właśnie a jest coś, co się nie podobało? No nie, no szczerze, tutaj Jigglypuffa chciał, którego za 5 euro można kupić, to za 100 chciał. Się ludzie wydawali za wysokie ceny zdecydowanie. Ale poza tym się bardzo przypadało wydarzenie i naprawdę nie złe miejsce na wymienianie się. Zdobyłem wielkę, które chciałem. Rozumiem. To tak dla ciebie, za to, że to użyłeś głosu. Wylosowane to, co było. Proszę bardzo, to dla ciebie. Mam nadzieję, że ten.
nie tylko, jak widzieliście, spotkałem starych, dobrych znajomych, ale również udało mi się spotkać masę ciekawych ludzi, a dzięki temu nawiązać nowych relacji, na czym mi bardzo zależy. Witam, witam. Możesz się przedstawić? Daria. Cudownie sobie zajęłaś ładny stolik do wymian trade'ów. Tak. Czyli cel był, aby coś wytradować, coś tutaj zdobyć. Cel był taki, żeby się wymienić najwięcej, a później sprzedać. Ale wiadomo, na reverse i holo nie są dużo chętne osób, więc tak naprawdę z mi wyżej została mi tak jedna karta. A dużo, dużo było wymian? Udało ci się z wieloma osobami wymienić? Sporo, sporo było. Ponad 10. Możesz zobaczyć moją kolekcję, która nie jest na sprzedaż. To jest ta? Tak. Jest pasmo Charizardów. Tak. To są, z czego to są? Bo to jest bardzo charakterystyczne. To jest mapa. Właśnie zbieram Bulliksa, Lefiona, a tu zobacz, nie pończyk jest. A, tu jest karta pułapka. Tak. Jest naprawdę śliczna. O nie, ej, tu masz potężne te karty. No, swoja kolekcja to warta. O nie, tu wszystko co najlepsze. Oj, są galerijańskie ptaki. A tak to co do eventu, jak wrażenia? Do eventu? Straszny hałas, ale super atmosfera, dużo osób. Fajnie, że sporo dzieciaków. Już z piątemu dzieciaku wytłumaczyłam, jak się rozróżniają podróbki i oryginały. I się cieszę, bo on chciałby mieć się z kolegą, powiedział, a ja mówię, no sorry, no masz podróbki. I rodzicom też tłumaczyłam, jak to się rozróżnia. I... No i powiem, że ten mikrofon jak... mówi ten pan, to po prostu totalnie nic nie zrozumie, co on powiedział, po prostu jest strona i... Jest! To właśnie wymieniłem. A, i tutaj ogniste energie, wszystkie jakieś różne typy. Tak, właśnie zamierzam zbierać jak najwięcej z ognistej. Lubię ognist. Okej, okay. Bo mówisz, że to jest jedyna twoja fałeczka, jaką masz. W tej chwili tak, to jest taka, co zostało mi na wymiotkę. Dobra, to będziesz miała więcej. Nie wiem co, zobaczymy, ale to jest... Proszę bardzo, wylosowany, prosto dla ciebie. Dziękuję bardzo, przyda się. I teraz mam są dwie, w razie czego jeszcze do jakiejś wymiany. Tak. Mamy fankę Digimon, co jest bardzo ciekawe, bo no jednak mocno chyba zapomniane są no, to niestety, uniwersum. Ale wypuścili nowy serial, od nowa wypuścili całą wersję pierwszego sezonu, więc proszę sobie na spokojnie obejrzeć w lepszej jakości. No i polecam, zapoznać wow. się. Naprawdę jedna susza kosztuje 15 zł, nie jest to popularny temat. Na Park Market jedna karta kosztuje 1 euro, więc wysokiej grosi. Okay. Czyli można uzbierać łatwo całą kolekcję przynajmniej. Ale pamiętam go. Miałem jego pluszaka chyba z McDonalda. Serio? O, i tego, ale one są jakieś dziwne, bo one były takie ładniutkie, a tutaj są takie... No, bo to jest pierwsza edycja Digimonu, tych kart. No, bo później też. Masz lepszą wersję, czyli już bardziej taką wykładzoną. Tak, i ten był, pamiętam. O, i tego miałem! No, kurde. Więc tutaj dostałem piękne karcioszki, czyli to jest Biomon? Nie. A, ten się nazywa Biomon, a ten jest Phoenixmon. To jego już jakby następne wymrze, czyli jest jeszcze dwie do przodu i dopiero to jest trzecia. I to jest ostatnia? Nie, ja podejrzewam, że jest sporo tych ewolucji. A, czyli tam jest, okej, okay, czyli to jest jedna z ewolucji. Tak. Dziękuję. I z tego miejsca tutaj muszę ponownie przeprosić. W tym materiale dużo przepraszam, ale to jest naprawdę ważne, bo zgubiłem te karty. Przepraszam, Daria, jakby ja je wsadziłem, te karty, które od ciebie otrzymałem, do mojego pakietu powitalnego. Problem jest taki, że ten pakiet powitalny razem z innymi rzeczami położyłem przy wejściu. I najprawdopodobniej ktoś, kto rozdawał goodiesy uczestnikom wchodzącym, pomylił się i wziął moją paczkę i komuś innemu ją dał. Dlatego w tym momencie pewnie jakiś uczestnik, który przyszedł dużo, dużo później, dostaje w swojej paczce również te karty Digimonów, które od ciebie otrzymałem. Jest mi strasznie głupio, bo te karty były dla mnie naprawdę jakąś taką cenną pamiątką z tego eventu, dlatego padłem na pomysł, że po prostu znajdę w internecie dokładnie te same karty, które od ciebie otrzymałem i po prostu kupię je, żeby na pewno lśniały w mojej kolekcji i były w jakimś stopniu, nawet w tym momencie jeszcze bardziej, pamiątką po tamtym evencie i po tym, jak zostało mi podwędzony goodies. Pilnujcie swoich goodiesów. Jak wrażenia z eventu? Nie miałem przerwy. Żałuję, że nie jestem z drugą osobą tutaj. Wiem tylko, że jak ja uczestniczyłem w życiu swojej narzeczonej, to wiem, że na takich eventach trzeba drugą osobę. Zawsze ja jej towarzyszyłem i pomagałem. Przerwa tutaj, nawet się głupia, ale trzeba mieć drugą osobę. A tak to zostawiasz nic. Ale jestem mega zadowolony z tych eventów. Tak. Pierwszy event jest
Cel osiągnięty jakiś, tak który jest, postanowiłeś? Tak jest. Pokazałem ludziom to, co potrafię najlepiej, czyli uśmiech i mam nadzieję, że przyswoję cel. Może coś ci się nie podobało? I powiem ci dokładnie, inny też nie powiem ci źle, bo ja jestem tylko tutaj, nie chodziłem w ogóle, muszę prosić tutaj kumpla lub też Damiana, żeby pomogli mi przypominować tylko, bo żeby ocenić cokolwiek, to ja musiałem powiedzieć, nic nie rozceniam. Okay. Wygląda świetnie, ja się cieszę, że poznałem ludzi, bo nie tylko kupujących, ale też przyszli fani sami zastanawiają dla siebie, więc nic nie tylko po prostu się cieszyć. Super. Tylko pogoda może być lepsza. To prawda. Także jak organizatorzy mogą zamówić, to pogoda lepsza. Dzięki. Tutaj taki piękny stolik jest i pięknie dysponuje swoją kolekcją i chciałem się zapytać o wrażenia z eventu, bo jestem naprawdę ciekaw, jak wy to widzicie i jak wam się to podoba. Jak na jeden większy z polskich eventów, bardzo fajnie, nie? I spełnia oczekiwania, bo tutaj, nie wiem, przyszliście z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami? Trochę brakuje krzeseł. Mogło być z dwa razy, trzy razy więcej miejsca na tyle osób, ile tutaj jest. Na ilość sprzedanych biletów. Ponad 2000 biletów sprzedanych, nie? A, wow. A ja cele? Wydać pieniądze. A, czyli nie zarobi. Tutaj przyszło się, żeby wydać. Tak, ja chciałem wydać pieniądze. Zdobyć coś dobrego. Mogłoby być więcej tych miejsc, gdzie można wydać pieniądze, ale to... Usatysfakcjonowany z wydawania pieniędzy? Nie, no bardzo. Bardzo usatysfakcjonowany, ale... Może pokażesz? Znaczy nie, no tutaj akurat, no przed chwilą miałem trafienie fajne. Tutaj całkowity przypadek, bo to jest boosterka świeżo kupionego. Kupiłem dwa boostery. Czy ile ona była warta? 115-120 zł. Dwa boostery i świeżutko trafione, poszedłem do pana, grałem sobie sam. Nie mogło to być więcej takich fanów. Czyli gdyby był jeszcze za rok, to przyszlibyście? Tak. Tak. O! Głównie, ale się udało. No to jest... Zazwyczaju. Za ile? 35 euro. 35 euro, no... Było mi bardzo miło. Jak widzicie, niektórzy przenieśli naprawdę potężne kolekcje kart i produktów. No to jest niesamowite. O, i tutaj potężny album. To jest tak potężna kolekcja. To jest, o, mamy tego Flareona. Mega Ewolucja Gardevoir EX. Długie te nazwy. Ale to ta zakładka z Eevee. Ja cię kręcę. Nawet na sprzedaż, bo kto tyle pieniędzy ma, żeby kupić? Szaleni. Cała strona w ewolucjach Eevee. Tag Team, Latius i Latias, Massa Trainer Gallery i jeszcze więcej Eevee. A tam są full artowi trenerzy. Piękna kolekcja. Jak wrażenia na przykład u ciebie? Super. Wytradowałem się za... A, pochwalisz się karcioszką? Miriam. No nie, no dobra, to stąd. Gierka tutaj do mnie się bardzo dobrze przygotował. Dla osób trochę mniej wtajemniczonych można sobie grać właśnie trochę tymi prostszymi taliami. Jak się bawisz teraz? Bardzo dobrze bawię, czuję się jak na każdym regio, tylko jest bardzo luźna atmosfera, bardzo miło. I miło jest rozdawać nagrody. O właśnie, po tym czasie, bo mamy już chyba ile? Piątą godzinę eventu, ile ci się udało? Ile razy przegrałem, pytasz? Tak. No to ładnie rozdałeś te nagrody. Ale rozdaję też takie nagrody. To są inne nagrody. A ja wiem jakie. Również... Za zagranie. Tak, dobra. Ja gram Battle Academy i kolejna gra swoją talię. A. Każdy decyduje, czym chce grać. Planujesz grać do końca, do 20? Do zamknięcia? Czemu nie? Znaczy jak będą chętni, to nie ode mnie zależy. Nie obyło się też bez bardziej bekowych gierek. Co się dzieje? To jest najlepszy, najbardziej stykowy deck, jaki mecz dzisiaj, jaki dzisiaj zagrałem. Co tu się dzieje? Słucham. Więc tak, na starcie gry trafiłem tylko jednego boxa i nic do grania, więc byłem zablokowany i jestem zablokowany już tak od jakichś 5 tur. A ja nie dobrałem z tych 4 kart energii. Na to tej pasy oczywiście w ręce, no bo jak się nie inaczej. To tam w tym deku po prostu już praktycznie nie ma energii. To luksja. Udało się wykopać z brika i mamy... I to jeszcze dziesiąteczka. No, Jenny Mint i The Shine. Japońska, oczywiście japońska. A ja tutaj udało mi się szybki, duży handel. Bardzo dziękuję. Dla niewtajemniczonych, ten ziomek właśnie zrobił trade swojego życia. Nie wiedziałem, czego... Ale to jest... Mówisz konkretnie o tej... Wow, no to jest się czym...
po co na ten event przyjechałem? A za co wytradowałeś? Za coś większego, czy dopłacałeś? Za... Nie, dopłaciłem 1100 zł i dałem jeszcze karty warte 400, więc generalnie 1500 zł, ale finalnie no, karta jest warta 550 euro, jak nie więc było warto, jestem zadowolony mega. Tak, jeśli chodzi o wrażenia, to szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się aż takiego ruchu, bo ja... No, nie pierwszy raz to słyszę. Głowa mi kipi. Dużo osób przechodzi tak przez stanowisko? No przez moje stanowisko to nie jestem w stanie zliczyć tak naprawdę ile było osób. Ile dzisiaj dokonałem wymian, sprzedaży oczywiście nierejestrowanych nie dokonałem żadnych. Nie, ale generalnie zajebisty event, tak jak mi się podoba. I na pewno się będę wystawiał po raz kolejny. To widzimy się. Tak jest. Subskrybujcie Kuba Kołodzieja. Dzięki. Jesteście chyba jedynym sklepem, który się wystawił na tym evencie? Też mi się wydaje. I właśnie jestem ogromnie ciekaw, jak poszło. Jak ten dzień minął, jak sprzedaż? Bardzo fajnie, nam strasznie tutaj wyczyściło, zwłaszcza te wszystkie V-boxy i te duże zestawy. Także no, nie wiedzieliśmy trochę czego się spodziewać, ale na sam start tutaj eventu taki tłum nas tutaj uderzył. No i potem też w trakcie, prawda? Naprawdę sporo ludzi się interesowało. Dla nas bardzo fajnie. O. Znaczy też tu mieliśmy takich paru, którzy chcieli się wymieniać i tam w pojedynczych przypadkach tam się gdzieś tam dogadaliśmy jakoś, nie? O, to w ogóle bardzo otwarcie. Więc poszło. Plus też tam swój klaserek, co nadgrałem, został. A też tutaj. Z niego już tylko takie naprawdę resztki. Dużo wyciupane. Bardzo dużo, no. Tutaj przekładałem pół klasera puste, bo udało się też zdobyć do prywatnej kolekcji. Lubię. Różaczko. I dla kolegi Greninja. Cudnie. Dzięki wielkie. I dzięki również. Od razu. Reklama. Ma... Tak, trzeba pokazać. Super. Jak wrażenia? O, tylko może w tą stronę, bo światełko będzie szło. Ogólnie jestem zaskoczony, że tyle osób pojawiło się na tego typu evencie, zwłaszcza, że to jest Polish Car Show, pierwszy tego typu event w Polsce. Bardzo dobra organizacja 10 na 10 oceniam. Żeby nie mówić, na twoim stoisku był tak wielki, to największy z wszystkich, ja jakie wiem, tam były. Ja tam wspominałem na live'ach, że właśnie będzie można kupić ode mnie rzeczy, które po prostu mam na sprzedaż. Koniec końców, dosłownie na ostatnią chwilę nawet maskotki, jakieś pluszaki zabrałem z półki i mówię, po co mi to tylko miejsce zajmuje. Teraz jeszcze muszę zrobić wielką wyprzedaż kolekcji, bo przeprowadzka mnie chyba będzie czekała. A jeszcze tego dużo masz? Mam trzy szafy pełne kolekcji i nie wiem, chciałbym to skompresować. Gdybym miał WinRara i mógł to wszystko skompresować, byłoby wygodnie. Tak, dlatego dzisiaj kupiłem parę lusterków z Space Setu. Właśnie, i to będzie na kanale odcinek z tego? Bo tam widziałem, że nagrywałeś. Myślę, że wrzucę to do vloga. Jestem właśnie chyba świadkiem bardzo ważnego momentu, w którym Kikomikos kupuje za kupę forsy boostery z base setu. Tu się dzieją naprawdę grube akcje. Tutaj nagrywa, więc nie będziemy na razie przeszkadzać, ale wow. Targują się. To zapraszam serdecznie, bo tam się będzie działo, tam były emocje. Po prostu chwyciła mnie na stawie, jak zobaczyłem te boostery. Ale co, zostawiasz, otwierasz? Zostawiam w kolekcji, może na to 30-lecie, może na 50-lecie, jak to żyje. Na pewno. Będzie się działo. Czy masz jakieś przemyślenie, co mogło być lepiej z twojej perspektywy? Właśnie organizacji takiego eventu. Na przykład. Wiesz co, lepiej nie słyszałem w ogóle tego nagłośnienia, co to było, to ewentualnie na minus, ale tak to... Bardzo fajnie, że coś się dzieje. Czyli podobało się. Będziesz za rok? Jak będzie coś takiego, to myślę, że do rozważenia, w zależności jak urlop dostanę i trzymam kciuki, kibicuję. A ja dostałem opis. Chcę się przedstawić? Może pozdrowić kogoś? Jestem Jagodix i dostałem podpis. Możecie subskrybować mój kanał Jagodix. Dark Kadabra? Wow. Proszę bardzo. Dziękuję. Ogólnie dużo kart udało się rozdać. Niestety nie wszystkie pamiętałem, żeby nagrać. Grałem z ziomeczkami paprykami i nożyce. Kto wygra, ten dostaje kartę. Jaki ból, że ja tego nie nagrałem. Przepraszam, znowu przepraszam. Nie przepraszam. Chciałem się zapytać o wrażenia, ogólne przemyślenia. Przemyślenia tak, na pewno przydałoby się następnym razem, jeśli byłby event organizowany, żeby był ogłoszony plan, co się dzieje, okay, i o której godzinie i żeby było głośniej. Ogólnie jest dużo stoisk, jest co robić, żeby powymieniać się kartami, ale żeby było więcej interakcji po prostu z uczestnikami. Tą stronę. Okej, jesteś pierwszą osobą, która rzuciła coś takiego i o tym planie, a to strasznie dobry pomysł. Wiesz, jest samoorganizowane konkursy,
Boksy, czy chodzisz ty, czy Dominik gra, czy chodzi Pokegame. Ale fajnie jakby był zorganizowany, w pewnym momencie byłyby na przykład ustalone konkursy co godzinę. Byłoby lepsze nagłośnienie i żeby faktycznie ludzi gromadzić w jedno miejsce. Udało mi się dostać kartę, którą chciałem. Jestem w ogóle fanem Mewtwo. Udało mi się Mewtwo GX wymienić. Tutaj oczywiście wyślij do PSA, tak? Tak, zero? Skorzystałeś teraz w tym miejscu? Skorzystałem w tym miejscu. Wow. Także 10 na pewno nie będzie, 8, 7, ale trade był gruby. Także jestem dumny, że kolejnego Mewtwo do kolekcji udało mi się zebrać. Czyli to jest taka największa rzecz, którą ci się udało w tym evencie spotkać. Największa rzecz, którą mi się udało. Myślałem jeszcze nad różnymi kartami tutaj zgrejdowanymi, które mógłbym kupić. Czyli ciebie bardziej zgrejdowane karty interesują? W tym momencie tak, zgrejdowane karty albo faktycznie zestawy z Amazenty już mi się nie udało niestety dorwać. Słyszałem, że szybko się sprzedawało. I brakowało mi na pewno Ivy. Wszystkim nam brakowało Ivy. Z twoją dziewczyną, ale niestety żołądek, także na razie jestem w tym momencie sam, no, ale czekała na Ivy, żeby z nią się też zgadzać, ale Ivy niestety nie było. Niestety. Dziękuję ślicznie za zostawienie opinii. Mam nadzieję, że wezmą ją pod uwagę. Proszę bardzo, to dla ciebie. Dziękuję bardzo. Losowa karta z kieszonki. Dzięki. I na pamiątkę 3 tutaj te karcioszki. Czyli pożegnałem się właśnie ze swoim trafionym Charizardem i Ditto z pierwszego ETB, ale mamy Pikachu ze Chrome. Kolejny Pikachu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów Jakuba Kołodzieja. Bardzo jestem mile zaskoczony tym, jak wyszedł ten event. Naprawdę przyszła bardzo duża grupa ludzi, która kolekcjonuje karty. Wymiany trwają do teraz, więc nie mówimy, że to jeszcze jest koniec. Największy tłum już się przewinął tutaj przez tą naszą salę. Na pewno będą kolejne, będziemy szukali sponsorów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Możemy przyjść w tą stronę, bo tutaj no, światło będzie... A teraz tak po fakcie jakieś refleksje, co można byłoby poprawić? Tak, na pewno Playstorm większy, bo nie wszyscy się zmieścili, z tobą trochę za grupą. Ludzie zaczęli szukać miejsca po kaloryferach, żeby się wymieniać. Bardzo dużo osób, które chciało się tradeować, więc na pewno Playstorm jest trochę dłuższy. Może Dominika tutaj damy gdzieś bardziej na środek, chociaż teraz widać, że gra chłopak praktycznie od samego otwarcia, od 11 rozgrywa mecze. Nieprzerwanie. No i na następne eventy zapraszamy też więcej sklepów, które mogłyby się wystawić. Bo w tajemnicy mogę wam powiedzieć, ale dowiecie się to z tego filmu, że Mac Planszowy był jedynym sklepem i wszystko wyprzedał na dzisiejszym evencie, więc gratulujemy. Wow. Nie wiem, czy nie zdradza, ale Hikomiko skupił boostery za 15 tysięcy. Dwa ciężkie basety. Myślałem, że będzie nas naprawdę taka kameralna ilość. Też miałem takie odczucie i naprawdę dlatego jestem bardzo mile zaskoczony. Bo... A będziesz planować się wystawiać w przyszłości? Ja chodziłem, gadałem przez mikrofon cały dzień, zabawiałem ludzi, hostowałem imprezę, tak? Więc byłoby mi ciężko zostawiać tą z moją kolekcją. Musiałbym kogoś mieć do tego, żeby opiekował się tą kolekcją, ewentualnie tradował się w moim imieniu, ale więc... Myślę, że nie miałoby to większego sensu. Jeśli jesteście zainteresowani czymkolwiek, zapraszam również na kanał Pokegame. Blisko 16 był ten czas, gdzie niestety trzeba było się zbierać. Było mi ogromnie szkoda, z tego powodu, że czułem, że mimo tego, że spędziłem tam z 5 godzin, nawet chyba 6, nie udało mi się w pełni wykorzystać tego eventu. Ale do podsumowania zaraz przejdziemy. Kończymy już, wychodzimy powolutku, więc... Było miło. Dobra. Udało się. Zdobyliśmy nasze goodiesy. Spakowani i my już będziemy wracać. Event jeszcze trwa i to dość dobrze, mimo tego, że jest już 17, więc minęło 6 godzin od początku eventu i tam jeszcze się dzieje. Naprawdę. Już nie jest aż tak tłocznie, jak było na samym początku, ale i tak jeszcze jest. Widzę, że już powoli osoby odchodzą. My również, bo musimy wrócić do Warszawy, a przedtem coś zjeść, więc musimy się już żegnać, ale było naprawdę fajnie. Jeszcze później pokażę wam, co dokładnie trafiłem, więc na samym końcu zrobię małe podsumowanie dla tych najciekawszych. I zobaczymy, co dostawaliśmy w goodiesach. Ale to już jak trochę odpocznę. Wybiła godzina 17 i był to już czas, w którym trzeba było się zabierać. Niestety, ale musieliśmy jeszcze coś zjeść, a potem wracać tego samego dnia do Warszawy. Takie życie. Dlatego teraz jestem tutaj, w Warszawie. Odpocząłem, bo ten czas był bardzo intensywny, ale bardzo... ambitny. Ogólnie na evencie się bawiłem naprawdę świetnie i mam wielką nadzieję,
że będzie tylko takich eventów więcej, bo widzę w nich ogromny potencjał. Już na samym początku, kiedy usłyszałem o koncepcie tego eventu, to bardzo chciałem wziąć na czymś, w czymś takim udział. Nie wiem jak wy, ale na przykład ja bardzo lubię koncept pchlich targów. Dla mnie jest to super wydarzenie i uwielbiam brać w czymś takim udział, przeglądać po prostu różne starocie i wyszukiwać jakiś perełek. I taki event ma bardzo podobny vibe do tego. Można było sobie przyjść, po prostu może pooglądać. Potencjał jest naprawdę gigantyczny i pomimo tego, że wiem, jaka opinia krąży względem organizatorów tego eventu, to gdzieś wewnętrznie czuję, że nie wiem, no było warto. Naprawdę. Bo sam event był, kurczę, naprawdę fajnie zrobiony. Absolutnie nie żałuję, że wziąłem w czymś takim udział. Ale żeby być z wami fair, komentarze są wasze. Jeśli macie jakieś opinie na temat samego eventu, dajcie znać. Wiem, że organizatorzy raczej obejrzą ten materiał, dlatego postarałem się, żeby zawrzeć w nim troszeczkę opinii na temat tego, jak event sam wyglądał oraz tego, co można byłoby w nim zmienić albo poprawić przyszłościowo, bo wierzę, że patrząc po zainteresowaniu, będzie więcej edycji tego eventu, mogą się pojawić sponsorzy, więcej uczestników, ale warto byłoby poprawić rzeczy, które na pierwszej edycji albo działały słabo, albo ich w ogóle nie było. I tutaj z mojej strony, chociaż było to trochę powiedziane w filmie, wydaje mi się przede wszystkim, że miejsce powinno być większe. Wiem, że się nie spodziewali takiej frekwencji i większość biletów została kupiona kilka dni przed samym eventem, więc już ciężko było mówić o jakiejś zmianie, o jakiejkolwiek zmianie, ale w tym momencie grunt jest zbadany. Wiadomo, że zainteresowanie będzie bardzo duże. Dlatego jeśli chodzi o miejsce, żeby było większe, o więcej stanowisk, więcej miejsc siedzących, ale z takich rzeczy związanych z organizacją też można byłoby poprawić. Mówię tutaj o większej ilości side eventów, które się by działy w trakcie, czyli poza zwykłymi stanowiskami, gdzie ludzie mogliby wystawiać swoje kolekcje oraz sklepami, które by wystawiały swoje produkty. Mówię o czymś takim jak właśnie Dominik, czyli ta strefa gym liderów, może jakaś strefa do gry, żeby kilka osób, które po prostu chciałyby grać, miałyby oddzielną, wyznaczoną strefę do gry, bo wiem, że takiej nie było, tylko po prostu ludzie zajmowały miejsca uczestników, którzy już sobie poszli i to było miejsce, gdzie ludzie sobie coś mogli pograć, więc to mogło być więcej gym liderów i na przykład gym liderzy po wygranej z nimi grze mogliby dawać ci badża, czyli tą odznakę, czyli troszkę jak w grach Pokémon. To jest jakiś fajny koncept. Na przykład po zebraniu wszystkich odznak od wszystkich gym liderów masz dostęp do jakiejś na przykład fajnej nagrody albo jakiejś fajnej zniżki. Oddaję za darmo. Jednym z takich fajnych side eventów mogła być scena, w której organizowana były jakieś na przykład dyskusje. Mówię, tutaj wymagałoby to albo raczej oddzielnej salki, albo po prostu odpowiedniego planu, który też był tutaj poruszany, czyli fajnie by było, gdyby na stronie dużo wcześniej byłoby plan, co w jakich godzinach się będzie działo, co będzie można spotkać na tym evencie i w takim wypadku o danej godzinie na przykład jakaś osoba by miała swój, nie wiem, występ, wykład albo jakaś dyskusja byłaby prowadzona, jakiś panel dyskusyjny, w którym na przykład ja z chęcią mógłbym wziąć udział, może jakieś wywiady. Tutaj kolejną rzeczą, ale taką bardziej medialną, super byłaby ścianka do zdjęć, żeby można było sobie zrobić jakąś pamiątkowe zdjęcie, na przykład z jakimś dużym pluszakiem albo z jakimś kawałkiem tektury, z wyciętą buzią, takie rzeczy, które by mogły troszkę podkręcić tą stronę medialną, żeby móc sobie zrobić z czymś zdjęcie, żeby mieć jakiś przestrzeń na zrobienie wywiadu, gdzie będzie w miarę cicho. Uważam, że to jest super rzecz, bo było, ja wiem, ja byłem trochę nieprzygotowany technicznie, plus wysiadły mi baterie, jak widzieliście, połowę materiału musiałem nagrywać telefonem, a nie miałem przygotowanych mikrofonów. Mój błąd, przepraszam. I dlatego ten dźwięk był taki słaby. Przyznaję się do tego, mój błąd, postaram się w następnych relacjach zrobić to lepiej. Jeśli macie jakąś opinię na temat tego materiału, czy na przykład coś ja powinienem poprawić, jakoś lepiej to poprowadzić, albo czegoś nie pokazywać, albo czegoś więcej pokazać, o coś zapytać uczestników, a nie zapytałem, dajcie proszę znać, bo chciałbym się troszeczkę więcej nauczyć takich form materiału. Możecie dać znać co do tego, możecie też dać znać, jeśli byliście na takim evencie, co dla was w opinii jest ważne, żeby było, albo czegoś, co było za dużo, albo jeśli was nie było, a chcielibyście być, to co by was skłoniło do tego, żeby być? Wydaje mi się, że te opinie mogą być bardzo znaczące i będą brane pod uwagę. Dlatego dawajcie proszę znać, bo to my decydujemy. My jesteśmy tym głosem, który pewnie może tutaj bardzo dużo zdziałać. Więc dajcie znać, bo na pewno trafi to do organizatorów. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Tutaj w tle będą lecieć karty, które udało mi się wymienić na evencie. Co do właśnie goodiesów, bo zostały jeszcze nam goodiesy, więc spokojnie nie zapomniałem.
Sprawdźmy, co tam jest. Ja mam dwie paczki, bo jedna jest Moniki, jedna jest moja. Otworzę obie, chociaż powiem wam szczerze, że już widziałem mniej więcej, co tam jest. I mam bardzo pozytywną opinię co do tego, co tam jest. Już pokazuję. Przede wszystkim każdy uczestnik dostawał boosterka. No niestety, ale boosterki są losowe, więc może mogło się trafić jakieś sportowe. Właśnie nie wiem, czy koszykarskie, ale no dostałem, były piłkarskie, no i pokemonowe. No ja trafiłem piłkarskie, szkoda, nie szkoda. Może zachowam je i gdzieś tam się z kimś wymienię, nie będę otwierał. Ale to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, a o czym ja na przykład sam nie pomyślałem, to jest paczka 100 koszulek. To jest o tyle dobry pomysł, że po prostu na takim evencie, na którym się handluje kartami, przekazuje karty, albo otwiera produkty, bo dużo osób też kupowało produkty i otwierało na miejscu, to kurczę, posiadanie na wszelki wypadek koszulek jest bardzo dobrym pomysłem. Wiem, że to są pewnie jakieś takie stosunkowo tanie, po prostu zwykłe koszulki, ale ktoś mógł po prostu nie wziąć. Kurczę, to jest dobry pomysł, żeby coś takiego wkładać. I ostatnią rzeczą, która jest w tym goodiesie, jest kodzik. No kodzik na grading, wiadomo, organizatorem kto jest, więc dobry pomysł, żeby coś takiego mieć. To jest minus 50% na grading 5 kart z kodem, który jest podany z tyłu. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to proszę bardzo. Ale co do goodiesów, miałbym jedno zastrzeżenie. Ja wiem, słyszałem już opinię, że teoretycznie ten goodies był więcej warty niż wejściówka na sam event. Bardzo możliwe, bo zakładam, że same koszuleczki plus to już mogą mieć równowartość. Tutaj jeszcze mówimy o kodzie promocyjnym. Kumam, ale wejściówki mogą być trochę droższe, ale ja bym z chęcią tutaj zobaczył coś słodkiego. Może po prostu jestem łakomczuchem. Ale event jest długi, żeby coś zjeść trzeba specjalnie wyjść, co tam, co prawda było tam barek, żeby móc sobie zamówić jakąś kawkę czy picie, ale wydaje mi się, że gdyby dawali przynajmniej jakąś krówkę albo jakiegoś cukierasa, to po prostu byłoby miło, szczególnie, że jak mówiłem, event jest długi, w miarę męczący, jest nawet taka chwila, żeby móc na chwilę przysiąść, zjeść tą krówkę. Wiem, to jest mała pierdoła, ale ona robi robotę, więc tutaj w razie czego w takim goodiesie warto by było, żeby coś takiego było. A w drugim również jest kodzik. Nawet dorwałem taki, gdzie są dwa przez przypadek. Bo jak mówiłem, mój się zgubił i po prostu zabraliśmy jakiś inny, który tam był. Są tutaj dwa kodziki. Więc może dobrze, że jeden rozdałem. Tutaj niestety również karty piłkarskie. Mnie one nie interesują, ale zawsze są. No i również koszuleczki. No, jestem zabezpieczony, jeśli chodzi o koszulki. Nie, ale to, że w ogóle goodiesy były, to też świetna sprawa. Bo to jest dobrze przemyślane. Plus jak ktoś by trafił na przykład coś w boosterach, no od razu może wymienić. Nie, fajny pomysł. Dobra, no to co? Mam nadzieję, że będzie się to rozwijało w przyszłości. Ja się bardzo cieszę i dziękuję za zaproszenie. No to co? Do następnego. Hej!